W związku z epidemią koronawirusa Komisja Europejska opóźniła wejście w życie przepisów regulujących zasady wykonywania lotów dronami na terenie Unii Europejskiej aż do 1 stycznia 2021 roku. Opóźnienie to pozwoli na dokończenie prac nad dokumentami wykonawczymi takimi jak scenariusze standardowe unijne, scenariusze standardowe krajowe, zasady powoływania ośrodków szkolenia, zasady prowadzenia szkolenia oraz wydawania uprawnień oraz wyznaczenie krajowych stref geograficznych, w których obowiązują dodatkowe zakazy. Według grupy roboczej WDPO, w skład w której wchodzą przedstawiciele 31 polskich ośrodków szkolenia, przesunięcie terminu to bardzo dobra decyzja, pozwalająca na zakończenie prac legislacyjnych do 1 października 2020 roku, tak aby branża dronowa miała czas na wdrożenie nowych przepisów w życie. 29 kwietnia bieżącego roku w Warszawie w godzinach popołudniowych miał miejsce pierwszy historyczny lot drona z modułem cargo, w którym przetransportowano próbki z materiałem do badań na obecność koronawirusa. Lot został zrealizowany przez dronoid Hermes firmy Spartacus spółka z o.o. na trasie pomiędzy szpitalem MSWiA przy ulicy Wołoskiej, a Centralnym Szpitalem Klinicznym przy ulicy Banacha. Hermes to platforma, która została opracowana z myślą o transporcie przesyłek pilnych w miastach, w tym również przesyłek medycznych, takich jak krew, leki i próbki do badań. Przygotowania do lotu trwały przez wiele miesięcy, a ostatnie testy zakończyły się 24 kwietnia bieżącego roku na lotnisku dla dronów dron.edu.pl w podwarszawskim Wilanowie. Dzięki specjalnemu modułowi cargo dron nie tylko zapewnia stałe warunki temperaturowe próbkom do badań, ale również nie dopuszcza do otwarcia przesyłki przez osoby nieupoważnione. 18 kwietnia 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia bieżącego roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, określających nowe wymogi wykonywania operacji z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. W związku z powyższym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że w okresie obowiązywania ustawy operacje bezzałogowych statków powietrznych wymagane jest poinformowanie agencji o planowanym locie za pomocą systemu PANSA UTM. Operatorzy wykonujący loty Faulus mogą do tego wykorzystać m.in. aplikację DroneRadar, stosując funkcję check-in, w którym podają informacje m.in. o wysokości lotu czy czasie jej trwania. Drony potrafią być skutecznym narzędziem w walce z koronawirusem. Ich możliwości posłużyć mogą m.in. do monitoringu mobilności ludzi z powietrza, a więc sprawdzenia przestrzegania zakazu zgromadzeń, błyskawicznego potwierdzania lokalizacji osób pozostających na kwarantannach, szybkiego i skutecznego zdezynfekowania zainfekowanych miejsc oraz łatwego przekazywania komunikatów w miejsca trudno dostępne.